ogromna szansa na pierwsze miejsce. Jeszcze nie atakują. Sytuacja, ruszył Mas, a za nim Tomasz Marczyński. Jest dublet. Tomasz Marczyński wygrywa etap, Paweł Poliański jest drugi. Co za piękny dzień na hiszpańskiej Vuelcie. No i wielki przegrany Luis Leon Sanchez. Tutaj koledzy już przychodzą. Vuelta Extra też się pojawiła. Są koledzy z internetu. Wszyscy chcą jeszcze zobaczyć nie finisz Fruma i Contadora. Oni też dzisiaj dali sobie radę, ale Tomasz Marczyński, Maniek, mała wioska, Wieliczka z Małopolska. To wszystko już znamy na pamięć i teraz wygrywa etap na hiszpańskiej Vuelcie. Proszę Państwa, drugi w tym roku wygrany etap w Wielkim Turze. Maciej Bodnar na Tour de France czasówkę. Już o tych sukcesach Michała Kwiatkowskiego w wielkich klasykach nie wspominam, a teraz etap. No i Tomasz Marczyński, nasz bohater, mieszka w Hiszpanii. Jest Tomasz Marczyński, posłuchali nas i pokazują Polaka. 500 metrów do mety. Tomasz Marczyński po raz drugi melduje się na pierwszym miejscu. Tam musiał stoczyć rywalizację na ostatniej prostej ze swoim rodakiem Pawłem Poliańskim i Hiszpanem z drużyny Quickstep. Tutaj wygrywa, sam zaatakował w końcówce podjazdu. Nie było dla niego silnych. Wybrał najlepszą taktykę i będzie się za chwilę cieszył, o ile oczywiście realizator nam to pokaże. Nie ma tam żadnego zagrożenia. Ta trójka traci znacznie więcej. Rochas, Klement, Fraile. Oni są ponad 50 sekund za Tomaszem Marczyńskim. No jeszcze się tam obejrzał. Tam nie ma, tam Maniek, nie ma nikogo, jesteś sam. Jesteś sam, wygrywasz. Lotto Sudal, drużyna, która uwierzyła w Tomasza Marczyńskiego. My też wierzymy, teraz troszkę inne gesty, ale radość ta sama. Jest wygrany 12 etap hiszpańskiej Vuelty. Tomasz Marczyński. W dół ci dobrze pójdzie. Musisz troszkę zaryzykować. Już tam pewnie ma informację. Kamera jest przy Polaku i Rafał Majka. Po raz kolejny w pięknej walce, był trzeci w tej Vuelcie, 500 metrów do mety, wygra Rafał Majka, jeszcze tam się ogląda, ale nie ma Lopeza, nie widzi Lopeza, baza wojskowa, La Pantera, La Pintera, La Pitera, to wszystko można śpiewać i zapamiętać sobie, że to była Sierra La Pantera i na tej górze po raz piąty meta hiszpańskiej Vuelty. I kolejna miejscowość, którą dodajemy. Był królem Alp, był królem Pirenejów, a teraz jest królem Gór Betyckich. Rafał Majka za chwilę będzie się cieszył, za chwilę będą ręce w górę. Trzecie zwycięstwo Polski w tegorocznej Vuelcie. Rafał Majka, jak sobie zaplanował, tak zrobił, już jest na kresce, już są ręce w górę. Rafał Majka wygrywa 14 etap hiszpańskiej Vuelty, ależ były emocje. Danielu, ja teraz pół minuty milczę. Ma też jednego ze swoich kolarzy przed sobą. Cały czas Dylan Teuns pojawił właśnie się na kole. Wicelider klasyfikacji generalnej także jest już blisko Michała Kwiatkowskiego. On wie, kogo tutaj trzeba pilnować w tej końcówce. O, Michał coś jeszcze teraz pokrzykiwał. Krzyknął do Puccio, idziemy, pociągnij. Chyba tak się to wydawało. Atak kolarza Grupamy. To chyba Preidler. No i teraz Łucenka. Tak jest. Ackermann i Michał Kwiatkowski. Łucenka za Stany już zaczął finiszować. Pascal Ackermann, no jeszcze tak nie wie co zrobić. Michał Kwiatkowski ogląda się rusza, do tyłu. Michał, rusza żółta koszulka. Ale natychmiast za nim Pascal Ackermann i teraz zobaczymy. Michał Kwiatkowski, Pascal Ackermann, jest Dylan Teuns. Łucenka także na z drugiej pozycji. Strony. No ładnie Michał, ale siedzi, ale jeszcze 200 metrów do mety. Dylan Teuns się rozpędza, Pascal Ackermann. Michał spogląda na lewo, na prawo. Już jakby zwątpił z finiszem, ale jeszcze dokłada. Jeszcze się zrywa, jeszcze zaciska zęby. Ostatnie metry, jeszcze depnięcie Dylan Teuns. Michał Kwiatkowski, tak jest. Aż sam nie może uwierzyć, co się wydarzyło. Ależ to był długi finisz, naprawdę coś. To było ponad 200 metrów.
Nie było tutaj żadnych wątpliwości, kto jest najsilniejszy. Pojawia się uśmiech na twarzy Polaka, uśmiech, na który czekaliśmy. Ten uśmiech oznaczał: wygrałem. Tak, spojrzał Michał w lewo, spojrzał w prawo, czy czasem gdzieś z lewej strony nie ma nikogo, czy z prawej strony nie ma nikogo, ale nie ma nikogo, ani z lewej, ani z prawej. Widzimy minę Michała Kwiatkowskiego, cały czas skoncentrowany do samego końca. I teraz jest ten moment, że wie, że wygrywa po raz drugi w swojej karierze Stradę Bianche. Zrobił to po raz drugi w karierze Michał Kwiatkowski. Drugie zwycięstwo na trasie Stradę Bianche. Piękna akcja, piękny odjazd. Proszę, z jaką stratą dojeżdżają rywale. A przecież Michał już w końcówce mógł puścić korby, mógł się cieszyć, mógł świętować. Teraz Van Avermaet, on jest drugi. Wellens trzeci, Zdenek Sztybar niepocieszony poza podium na miejscu czwartym. No ale dla Sztybara, który już wygrał ten wyścig, myślę, że drugie, trzecie miejsce się nie liczyło. Jemu chodziło o to, aby dokonać tego, czego dokonał Michał, a więc wygrać ten wyścig po raz drugi. Brawo, brawo Kwiato, jeszcze raz. Brawo, brawo, tak, pięknie, pięknie to wyglądało. Wielki brawo. Teraz Sagan, on na ostatnie kilometry wchodzi na czele i to już wiadomo, że to będzie rozgrywka, tak jak na torze kolarskim. Tutaj stracić najmniej sił, żeby mieć najwięcej energii, najwięcej sił. Tam, gdzie jest meta, na Via Roma, 500 metrów do mety. Tak, 500 metrów do mety. Peter Sagan cały czas na prowadzeniu, gdzieś tam łokciem pokazywał mistrz świata, aby pozostali kolarze, aby Michał, aby Julien Alaphilippe dał zmianę, ale do mety już jest zbyt blisko. No i Peter Sagan cały czas na prowadzeniu w koszulce mistrza świata. I teraz rusza Peter Sagan, ruszył jako pierwszy, ruszył bardzo mocno, zdobył niewielką przewagę nad pozostałymi kolarzami, ale w tym momencie widzimy, jak Michał Kwiatkowski dochodzi do Sagana, dochodzi Julien Alaphilippe i niesamowity finisz. I kto wygrywa? Michał Wtedy nie było tak wiadomo. Tak, na 100% jeszcze pamiętam, bo ja to oglądałem, jak komentowaliście z Adamem Proboszem i pierwszy efekt to był, jak Marek Sawicki cieszył się razem z Michałem Kwiatkowskim. No, za chwilę będzie ten moment. Nie wiem.